Cześć, witam Was w studiu Zagłębia Młodych. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Koza. Witam Cię, Pawle. Miło mi Cię tutaj gościć. Przyjechałeś do nas, żeby opowiadać o szachach. Zapytam Cię od razu, opowiedz nam coś więcej o sobie, żeby też widzowie mogli wiedzieć, z kim mamy do czynienia, z kim rozmawiamy. Dzień dobry wszystkim, mam na imię Paweł, jestem właśnie z tych okolic Katowic, konkretniej z Zawiercia. I też działam sobie szachowo, organizuję zawody szachowe, uczę uczniów. Z zawodu jestem nauczycielem matematyki, a z zamiłowania lubię wszelkiego rodzaju aktywność, podróże. I szachy, zawody, uczestnictwo czy organizacja takich zawodów umożliwiają mi poznanie wielu ciekawych miejsc. Dobrze, Pawle, zapytam Cię, bo wiem, że bardzo lubisz zarażać ludzi szachami. Zapytam Cię, kto w Tobie takiego bakcyla zaraził, żeby właśnie grać w szachy? Miałem wtedy około 11 lat i wcześniej nie wiedziałem, przynajmniej jak teraz sobie wspominam, odnoszę to, bo mogłem wtedy wiedzieć, a tego nie pamiętam, ale nie pamiętam, żebym się wtedy interesował szachami, a przyszedł do mnie nieżyjący już krewny, który mi nagle zaczął o nich opowiadać. Potem okazało się, że mój tata miał u siebie w domu stare szachy. Później też zakupiłem komplet, ponieważ tak mi się spodobała ta gra i tak dobrze mi przypadła do gustu. Te ruchy też wydawały mi się bardzo logiczne, bo jako dziecko interesowałem się matematyką i miałem taką potrzebę właśnie logiki, pewnego rodzaju systemu. No i wciągnąłem się w to. No i z większymi czy mniejszymi przerwami później grałem. Miałem taką długą przerwę, gdzie regularnie nie startowałem. Grałem od czasu do czasu w Akademickim Mistrzostwach Polski czy Śląska w ramach uczelni, natomiast nie trenowałem, bo skupiłem się na matematyce. I troszkę szkoda, bo można było troszkę więcej osiągnąć, gdy się jest młodszym w tych szachach. No właśnie, a chciałem Cię zapytać, ponieważ szachy są dla Ciebie bardziej hobbystyczne, tak? Bardziej, w sensie, chodzi mi o to, że... Tak, można tak powiedzieć. Czy miałeś kiedyś taką myśl podczas swojego grania w szachy, żeby traktować je bardziej zawodowo, żeby na tym się skupić już w pełni? Tak, miałem taką myśl. Miałem taką myśl, ale może nie pod kątem jako zawodnik, bo tak jak powiedziałem, żeby odnosić międzynarodowe sukcesy szachowe, trzeba troszkę czasu. Troszkę czasu, gdzie pracując, mając dom, różne obowiązki, nie zawsze jest się w stanie skupić na tym celowym treningu. Widziałbym bardziej siebie jako organizatora i tutaj jestem w stanie dużo zaoferować, bo to wymaga kompetencji, których też się nauczyłem w pracy czy na różnych szkoleniach. I to mi wychodzi. I staram się to od czasu do czasu, a może nawet bardziej regularnie stosować. Wkrótce też o kilku rzeczach mam nadzieję, że część ze słuchaczy, naszych widzów usłyszy. No i zawsze lubię się też podzielić tymi zdarzeniami, które organizuję. Właśnie, bo a propos organizowanych przez Ciebie turniejów szachowych, wiemy, że organizowałeś też wiele turniejów charytatywnych. I czy mógłbyś nam więcej powiedzieć, jak to wygląda, jak coś takiego, no, chociażby przykład tutaj jest Karoliny Bebel, tak? Zgadza się? Tak, to był pierwszy. To był pierwszy turniej szachowy. On też cieszył się dużą popularnością. Było to końcówka 2018 roku. Tak naprawdę organizacja tego i samo przedstawienie pomysłu zajęło mi niewiele, bo w ciągu 2 tygodni ten turniej został postawiony i blisko 100 uczestników wzięło w nim udział. To był też turniej klasyfikacyjny, więc jakby długo się do tego nie przymierzaliśmy. Miałem też osoby, które mi pomogły, dostarczając na przykład sprzętu, czy reklamując to wydarzenie, dzięki czemu do większej liczby osób dotarło. To był nagły pomysł. Pamiętam, że wtedy dużo się w moim życiu działo. No i ta idea bardzo też mnie podniosła na duchu wtedy. I też przy okazji udało się pomóc na kilka tysięcy złotych właśnie Karolinie, która wówczas była jeszcze w piączce.
jest to mała kropelka przy tym, co było potrzebne, bo jednak i rehabilitacja, czy utrzymanie leczenia późniejszego, czy jej dojścia do sprawności były bardzo kosztowne i to było nawet w dziesiątkach, setkach tysięcy. I to wiadomo, że to jest niewiele, ale taka dziedzina, a jest w stanie coś dać, coś wykrzesać. Każda pomoc się liczy. Tak. A tak zapytam właśnie, masz jeszcze jakiś kontakt z tą dziewczyną? Wiesz, jak to się dalej tam... Obserwuję. To jest osoba, którą znamy może nie tylko publicznie, bo gdzieś tam jakichś wspólnych znajomych mamy. Mam też dodaną fundację na swojej stronie na Facebooku. Mm-hmm. Obserwuję. Nieraz koresponduję z wolontariuszkami fundacji, z którą współpracowaliśmy przy okazji tego, bo wszystko było legalnie wypisane i poszło przez fundację Votum. W takim razie mam nadzieję, że dalej wszystko będzie lepiej przebiegało. Już wiem, że teraz, że oczy oczywiście już otwarte, porusza się coraz sprawniej. Cały czas jest rehabilitowana, bo to jednak nie był przypadek, że w tej śpiączce leżała, ponieważ ten wypadek samochodowy, który ktoś spowodował wbrew jej chęci czy możliwości, spowodował, że jej życie stanęło na głowie, tak, także... Oczywiście, rozumiemy, no, życzymy dużo zdrowia. A teraz przejdziemy jeszcze do pytania, które miałbym do Ciebie, myślę, takie bardziej wesołe. Mianowicie, ostatnio bardzo popularny jest serial Gambit Królowej. Chciałbym Ciebie zapytać, jak Ty oceniasz ten serial pod względem podejścia ludzi do szachów po tym serialu? Jeżeli oceniamy seriale, to należy oddzielić fakty od fikcji i nie krytykować czegoś ze względu na to, że coś zostało zniekształcone. No jeżeli to nie uderza kogoś osobiście, to według mnie nie trzeba też oczekiwać, że tam będą jakieś super pozycje książkowe ustawione, zarezerwowane tylko dla fachowców. Dlatego uważam, że pod względem popularyzacji ten serial jest świetny, ale także uważam, że pod względem psychologii rozwoju jest bardzo dobry, ponieważ pokazuje stopniowy, etapowy, no wiadomo, że tam było 7 odcinków, więc nie da się tego też tak bardzo szczegółowo opowiedzieć, ale tak stopniowo pokazuje, jak ta mała dziewczynka gdzieś tam po kolejnych stopniach szachowego piedestału wchodziła, więc myślę, że to jest całkiem inspirująca historia. Może nawet więcej niż całkiem. Myślę, że bardzo dużo jest przyrost fanów szachów po tym serialu. Dużo też aplikacji powstało, gdzie ktoś mógł zagrać z jednym z bohaterów, bądź z samą Beth Harmon w szachy na Chesscomie na przykład. I to też wpływało na liczebność osób grających, na popularność szachów. I to był super pomysł. Czyli mówisz, że jeżeli ja po tym serialu zacznę grać w szachy, to nie będę tak jak bohaterka widział tam na ścianie czy na suficie ruchów szachowych i nie utkwi mi to tak w głowie. To wszystko będzie zależało od Ciebie. Pamiętajmy, że ona chciała tego. Także myślę, że jak nie będziesz tego chciał, to nie będziesz tego widział. To też było pokazane, że ona to w jakiś sposób wywoływała. Ale to nie znaczy, że ktoś musi zażywać leki uspokajające, żeby dobrze opanować wizualizację. Co prawda nie będzie to miało takiego wymiaru fizycznego, ale sama wizualizacja, czy wyobrażenie sobie pewnych pozycji, czy gra na ślepo, to jest coś zupełnie naturalnego i w różnych sportach jest stosowane. Rozumiem. A tak zapytam, bo pytanie brzmi, jeżeli chodzi o osoby młode, jak zachęcić młodych do grania w szachy? Myślę, że taki serial był dobrym takim narzędziem, aczkolwiek czy ty sam, bo jesteś organizatorem i wiem, że organizujesz też dla młodzieży turnieje szachowe, tak. Co zrobić, żeby ta gra była dla nich na tyle ciekawa, żeby chcieli w nią grać? Wiele młodych osób zachęca się czymś ze względu na otoczenie. Tutaj można wykorzystać pozytywny wpływ otoczenia. Wpływ otoczenia nie zawsze jest negatywny, nie zawsze ktoś jest ofiarą swojego środowiska. Można wywołać pewne sytuacje, kiedy to otoczenie motywuje, mobilizuje do uczestnictwa. Wiele osób, które znam, chodziło, bądź nadal chodzi na wydarzenie szachowe, czy na kółko, dlatego że są tam
ich koledzy, którzy ich zachęcili. Mhm. To nie zawsze są mistrzowie świata, to nie zawsze są osoby, które jakoś wybitnie grają, ale to nie znaczy, że one nie mogą postępów poczynić. Albo na przykład nie wspierać jako przyjaciele też grający. To jest jeden punkt. Drugi, część osób motywuje rozwój. Mam nadzieję, że będzie to coraz większa, że to nie tylko będzie motywacja zewnętrzna jako nagrody, gdzie te nagrody też mogą być całkiem fajne, gdzie możemy... No, niekoniecznie książkę taką, jak tutaj mam przy sobie pokazać, ale możemy... Mówisz do kamery też? Tak, nie tylko książkę, możemy na przykład taką, one są dość popularne jako nagrody na turniejach, zafundować, ale także możemy dać jakiś upominek. Pamiętam, że kiedyś wygrałem pas skórzany, kiedyś wygrałem jakiś sprzęt komputerowy na zawodach. Kiedyś jako organizator pozyskałem nagrody w postaci walizek luksusowych w formie dziecięcej i dla dorosłych, które uczestnicy dzięki naszemu sponsorowi otrzymały. I to się zawsze dobrze kojarzyło. Zawsze nawet dyplom jakiś ładnie, fajnie opisany, dobre potraktowanie sprawiają, że te osoby gdzieś chętnie potem wracają. No i te osoby wracały do nas na te zawody i po latach, nawet jeżeli na przykład w szkole później nie pracowałem danej, to te osoby nadal grały i gdzieś tam mnie zaprosiły poprzez aplikację, czy nawet spotkałem na zawodach. Ostatnio po latach byłą uczennicę, która się ze mną przywitała, skojarzyła mnie ona. Może ja jej bezpośrednio nie uczyłem, ale ona mnie pamiętała, że chodziła do klasy równoległej. I to było naprawdę bardzo, bardzo miłe wspomnienie. Myślę, że dla niej też. Rozumiem. Tak, a propos książki, którą pokazałeś, w sumie mogę od razu przejść do następnego pytania. Tak. Czy masz osobę, na kim się wzorowałeś pod względem, ktoś jest takim twoim idolem szachowym? Czy ktoś jest taki w twoim życiu? Tych idolów na pewno było kilku. Jeżeli chodzi o sam sposób grania, na pewno jest to Magnus Carlsen, który ma taki styl, który mi dość odpowiada, ten styl jego gry. Ma bardzo silne końcówki, to mu przyznaję i zostawia w pewnego rodzaju systemie te końcówki, bo zwykle on wymienia dużą ilość figur, a zostawia sobie określoną na przykład figura ciężka, figura lekka, kilka pionków. I ten system jakby dostrzegam w tym, jak on pracuje. Pod względem też pracy, wykorzystywaniu technologii i takiej ambicji, która nie jest toksyczna, a jest bardzo motywująca. Ten zawodnik mi imponuje. Również jeżeli chodzi o współczesnych, to Polak Jan Krzysztof Duda jest pod tym względem bardzo dobrym przykładem, ponieważ zauważył to, że trzeba zagrać trochę inaczej, by móc tego mistrza troszkę zmotywować, postraszyć. I on się właśnie wyróżnia tle innych kandydatów, moim zdaniem, tym, że jego taktyka jest niestandardowa, co często widać. Nie zawsze się to udaje w starciu z tak dobrym zawodnikiem, ale z przeważającą większością to ma dobre rezultaty. Jeżeli chodzi o tych klasycznych, to zawsze każdy miał jakiś swój styl. Pamiętam, że bardzo lubiłem na przykład gry Laskera za to, że były bardzo spokojne, czy Capablanca za to, że były bardzo taktycznie dobrze poustawione. Nieraz jak obserwowałem partię Capablanca na przykład z... uciekło mi teraz nazwisko, z jednym z mistrzów, chyba to był Alechin, akurat o tej partii myślę, bo próbuję przywołać tą konkretną, to odnosiłem wrażenie, że jego przeciwnicy odchodzą, odsuwają się, bo się boją tego, co on tutaj zaplanował. Kilka takich partii było. No i Garry Kasparow. Nie spodobała mi się jego decyzja o odejściu na emeryturę. Uważam, że była pochopna i sport jakby nam pokazuje, że można sport wyczynowy czy umysłowo wyczynowy, bo szachy wymagają bardzo dużej intensywności myślenia na takim poziomie już znacznie wyższym niż mój. Ale na takim myślę, że też trzeba regularnie to robić. Uważam, że można to robić długo. Nie jest to prawda według mnie, że do 40 lat i potem koniec.
Właśnie mówiłeś przed nagrywaniem, że szachy bardzo mocno ćwiczą umysł, ćwiczą pamięć. No i od razu może wytłumaczymy, dlaczego tutaj jest pole szachowe i mamy tutaj też figury. I chciałbym, żebyś przedstawił jedno z ćwiczeń, które może być dobre na ćwiczenie pamięci. Więc czy mógłbym Cię prosić? Jasne. Ja tylko na moment się nagonię, za chwilkę powiem dlaczego. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie, to tutaj ustawiłem pewną pozycję. Najlepiej by było, gdyby pozycja, którą ustawiamy, była nasza, pochodziła z naszych partii, bądź z czegoś, co ma jakiś związek z nami, bądź coś, i najlepiej, gdyby to było logiczne, bo wtedy spełnia to warunki dobrego zapamiętywania. A tutaj zależy mi na tym, żeby pokazać ćwiczenie, które ćwiczy pamięć. Otóż ustawiłem pewną pozycję. Osoba, która chce z szachów wynieść, podwyższyć jakby level, czy urozmaicić sobie ten swój trening takim ćwiczeniem, może ustawiać pozycję i patrzeć się przez chwilę na ustawienie, potem zdjąć figury i po pewnym czasie je z powrotem ustawić. Czyli chwilkę patrzę, wiadomo, że ja to ustawiałem, więc to jest troszkę inna sytuacja, ale załóżmy, że to ściągnę, tak? Chwilę się spojrzę, odwrócę wzrok, żeby sobie utrudnić trochę życie, no i ustawiam tą pozycję. No i staram się to przywołać. No tutaj w tej sytuacji to zmierzało do końcówki pionkowej, ale żeby do niej doprowadzić, musiałem wymienić skoczka za gońca, więc teraz gdybym zapomniał, gdybym nie wiedział na blachę, jak to było, to miałbym pewnego rodzaju powiązanie, że skoczek mógł zbić gońca, a król odbijał gońca. Była taka historia. Czyli możliwe położenia były takie. No tutaj nie, bo to był szach. No i kilka innych gdzieś tam na dole też można było ustawić. Ale ta ćwiczebna pozycja pokazuje, że można wygrać pewne końcówki pionkowe z przewagą jednego pionka, a można je też zremisować, jeżeli źle się to rozegra lub król przeciwnika jest za blisko. No i tutaj akurat była taka. No i tutaj szło dalej wymiana i król wchodził na opozycję, umożliwiając wejście pionka na linię pola przemiany. Także tutaj było takie ćwiczenie i teraz jeżeli chodzi o to, to możemy sobie to utrudniać, możemy dokładać gdzieś figury, na przykład tego gońca mogę postawić na szachu, dochodzi jakieś wiązanie, najlepiej kiedy mamy te figury rozrzucone w różnych miejscach, bo wtedy zastanawiałem się nad kolejnymi wiązaniami, zachodzą pewnego rodzaju procesy też w naszym umyśle i możemy tą pamięć naszą doskonalić. Dobrze, a zapytam Cię jeszcze, tak Ci przerwę tylko, ponieważ ja nie gram w szachy i niekoniecznie rozumiem tej gry. I nie wiem jak niektórzy nasi widzowie, ale dla mnie to jest czarna magia, co Ty w tym momencie robisz. Czy mógłbyś to bardziej opisowo wytłumaczyć? Tak, dlatego że ja też jestem nauczycielem i patrzę na te szachy nie tylko jako grę, rywalizację, ale też doskonałe narzędzie, które pozwoli nam się rozwinąć umysłowo, wyćwiczyć pewne kompetencje. I opowiedziałem tutaj o tym, że zapamiętując nawet początkowe ustawienie, wykonując ćwiczenie tak zwanej vision na jednym z portali się to tak nazywa, czy po prostu klikając w pola, gdzie dane pole się znajduje, możemy poprawiać w znaczący sposób naszą pamięć. I te figury robią to lepiej, ta gra robi to lepiej, kiedy my ustawiamy logiczne sytuacje, kiedy my ustawiamy coś, co jest z naszej partii. Bo nasz umysł lepiej pracuje, nasza pamięć dużo lepiej pracuje, kiedy jest coś nasze. Jest to jedna z cech lepszego zapamiętywania, co też można w różnego rodzaju tematycznych kursach też usłyszeć. Tylko tutaj to jest na przykładzie tych szachów. I mówiłem też, że dokładanie kolejnych figur w różnych miejscach sprawia, że my wtedy obejmujemy naszym wzrokiem, naszą pamięcią większy teren. Mhm.
w jakiś sposób też myślimy wielopoziomowo, bo myślimy nie tylko o jednej przekątnej, nie tylko o jednym motywie, czyli o jednej sytuacji, która może wystąpić na polu szachowej bitwy, ale także o różnych, na przykład z tej strony mamy wolny pionek, z tej strony mamy wymianę na środku, tutaj mamy szach, gdzieś tam może dojść potem jakieś związanie, próba zdobycia tego gońca już od razu królem po odejściu przeciwnika. I nasza pamięć, nasza wizualizacja i nasze myślenie wielotorowe może tutaj się poprawiać. Według mnie także w szczególności w partiach szybkich czy błyskawicznych, gdzie możemy, gdzie to ćwiczymy w bardzo krótkim odstępie czasu i staramy się być tym coraz lepsi. Rozumiem. Rozumiem. Znaczy, nie ukrywając, metody tego zapamiętywania, tu jednak trzeba znać dobrze zasady, myślę. Tak. Bo na pierwszy rzut oka dla mnie, jak trzeba było zapamiętać, gdzie to jest, to po prostu pamiętałbym, że nie wiem, E2 do przodu, F3 do przodu i to jest takie moje myślenie. Ale faktycznie, jak widzę, że ty patrzysz na to, że okej, okay, czyli ten pionek się rusza tak i tak, czyli on tu nie może stać, więc musiałby tutaj stać, to faktycznie ma to duże znaczenie pod względem jednak rozwijania umysłu. Dobrze, Pawle, myślę, że powoli będziemy kończyć. Na sam koniec zapytam cię tylko o to, czy co byś chciał przekazać młodzieży, jeżeli chodzi o szachy, takie twoje zdanie, wiadomość. Ostatnio skomentowałem taki post na jednym z forów. Mama dziecka przytoczyła opinię na temat swojego 5-latka, że ten nie radzi sobie w szachach. Prawdopodobnie dlatego, że przegrywa, nie znam tego kontekstu, bo też nie był opisany. Od razu przypomina mi się to, gdy jak sam zaczynałem chodzić do klubu, przez blisko 2 lata nie wygrywałem z tymi dobrymi, lokalnymi zawodnikami. I nieraz miałem takie zniechęcenie, ale gdzieś tam zawsze mnie coś ciągnęło, ktoś mnie motywował do tego, żeby jednak chodzić. I może też mi pomogła matematyka, bo to też jest taki przedmiot, gdzie nie wychodzi często, gdzie mamy jakieś skreślenia, gdzie no, trzeba dążyć do pewnego rodzaju szlifu perfekcji. No i moje przesłanie dla młodych osób, ich rodziców, gdy te nie są w stanie jeszcze za siebie decydować, jest takie, żeby się nie poddawać, za szybko przynajmniej, a na pewno nie poddawać się wtedy, kiedy jest zły dzień, bo to jest jeden z najgorszych momentów, kiedy można zrezygnować z takiej pasji jak szachy, gdy na przykład nam nie wyjdzie turniej albo gdy coś przegramy. Nawet powiedziałbym, że to jest naukowo gdzieś tam opisywane, bo na przykład książka Upór to deskrybuje, tak? Czyli możemy o tym też gdzieś poczytać. Polecam też książkę na przykład Atomowe nawyki, gdzie jest opisana historia sióstr Polgar, które poprzez budowanie nawyków celowego ćwiczenia przez ich ojca i pewnego rodzaju metod treningowych z poziomu zero osiągnęły poziom arcymistrzowski. Czyli podsumowując tak, praca, niepoddawanie się i dążenie do własnej... I entuzjazm. Entuzjazm też jest ważny i to polecam, żeby czerpać z tego radość i nie katować się tym, że muszę, tak? Tylko pielęgnować też taką postawę, że chcę, tak? Że chcę to zrobić. Gram, bo chcę, bo sprawia mi to przyjemność. I wtedy wyniki same przyjdą. A jeszcze jedno pytanie odnośnie pieniędzy. Wiadomo, pieniądze najważniejsze, więc tak śmiejąc się oczywiście, ale czy wiesz, jak to wygląda pod względem zawodów szachowych, ile można zarobić? Jeden z moich szachowych mentorów, mogę tak nazwać, bo uczestniczyłem w jego kursie i bardzo dużo się z niego nauczyłem, który ma tytuł mistrza FIDE i ubiega się o mistrza międzynarodowego. Wygrał ostatnio 1000 złotych na jednym turnieju, czyli można powiedzieć, że była to jego dniówka zarobiona gdzieś tam w sobotę lub w niedzielę. Wiadomo, że był to turniej obsadzony dość silnie, ale
można z tego wyżyć. Pamiętam, że jeden z moich nauczycieli zarabiał na tym regularnie, że uczestniczył w różnego rodzaju zawodach i mógł z tego wyżyć. Co prawda było to 20 lat temu, teraz się sporo zmieniło, ta konkurencja też przybyła i nie jest to takie łatwe, ale nie jest to piłka nożna, tutaj, no, nie jest to samo, to nie są takie kontrakty i nie ma takich sponsorów. A szkoda, bo też jest spory wysiłek. Może nie fizyczny, nie motoryczny, ale też wymaga pewnej dyscypliny i nawet podobnych komponentów, jak chociażby dieta też jest ważna w tym sporcie, bo umysł też pracuje w określonym środowisku. Natomiast jeżeli, nie odbiegając od tematu, jeżeli chodzi o te zarobki, dla chcącego nie ma nic trudnego, jeżeli się udziela lekcji, jeżeli się traktuje te szachy jako swoje aktywo, to aktywo jest także pewnego rodzaju dobrą inwestycją, bo ktoś do nas przyjdzie, coś zrobimy, coś wykonamy, rozwiniemy się na tyle, żeby coś wygrać. No i jest to jakiś fajny dodatek do pracy. Nie uważam, żeby zbyt wiele osób żyło tylko z szachów. Rozumiem. To nie jest raczej wykonalne. W Polsce raczej nie. Nawet, no może garstka najlepszych w Polsce, która tylko tym się zajmuje. Rozumiem. Czyli jednak... Jest to pasja. Zdecydowanie jest to pasja, zainteresowanie. Rozumiem. Czyli jednak niemożliwe jest, żeby się utrzymać tylko i wyłącznie z szachów, a przynajmniej żyć na takim poziomie, jakby się... Mówię o poziomie zawodniczym. Mhm. A jest jeszcze poziom organizatorski, gdzie mamy działaczy, no ale oni też nieraz mają swoje firmy, bardzo często mają swoje firmy, swoje działalności, coś muszą stworzyć z tymi szachami związanego. Mam znajomych, którzy mają sklep z artykułami szachowymi, pomimo że pełnią funkcje kierownicze w związkach szachowych. Aha, rozumiem. Także to nie jest, myślę, że to nie jest to samo. Myślę, że to nie jest ten pułap, co piłka nożna. Ale tak mówię, te korzyści niematerialne są dużo większe. Wielu, powiem taką ciekawostkę, że wiele osób, które przestało grać w szachy lub zeszły one na drugi lub trzeci tor, zaczęło odnosić sukcesy w innych branżach, na przykład w branży finansowej. Można o takich ciekawostkach poczytać, chociażby Kasparow pisze o powiązaniu szachów, biznesu i życia i takich kompetencji, myślę, że kluczowych. Rozumiem. Ja Ci dziękuję, Pawle, że przyszedłeś. Miło mi się rozmawiało. Mam nadzieję, że kiedyś zagramy taką rundkę, chociaż nie wiem, czy jestem dla Ciebie w ogóle wartym przeciwnikiem. Nigdy nikogo nie chcę wasz. Dziękuję także. Dziękuję, że oglądaliście. To było Zagłębie Młodych i do zobaczenia.